te nowoczesne technologie mają plusy i minusy. I chodzi o to, żeby to wyważyć. Żeby te rzeczy nam nie szkodziły, ale i nam, żeby nam pomagały. A naszym gościem jest człowiek, który w niezwykły sposób łączy wiele lat doświadczenia Uniwersytetu Medycznego i doświadczenie Uniwersytetu Technicznego, czyli wiedzę medyczną i wiedzę inżynierską. To wyjątkowo ważne wobec tematu, w którym dzisiaj się chcemy pochylić, doktor nauk medycznych, inżynier Jerzy Sienkiewicz. Samodzielne stanowisko do spraw współpracy, rozwoju, kreatywności Politechniki Białostockiej, ale to też ważne, wiceprezes Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Witamy serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj chcemy porozmawiać o temacie, który pojawia się, bulwersuje i emocjonuje nas w czasach epidemii bardzo mocno. Wszystkie rzeczy związane z tajemniczą technologią 5G, z promieniowaniem elektromagnetycznym, z chipami. To jest taka rzeczywistość, która nas zastanawia, martwi i niepokoi. Panie doktorze, pana to też niepokoi? Tak, mnie też to niepokoi. Bo po raz pierwszy wchodzimy do 5G, ale nie mamy żadnych badań. Nie wiemy, jak to działa. Nikt jeszcze nie porobił takich badań długoterminowych. Ale jak każda nowa rzecz, czyli pewne rzeczy, które są związane z nową technologią, ma swoje plusy i minusy. I tylko mówi się o plusach, ale nie ma nic o minusach. Właśnie, a możemy wyjaśnić dla laików, co to takiego to 5G, bo my w tej chwili rozumiemy, że jest to jakaś kolejna nowa technologia związana z telefonią komórkową. Obecnie posługujemy się technologią 4G, to po co nam jakby ten nowy system? No ten nowy system polega na tym, że on ma większe możliwości przekazywania różnego rodzaju danych, więc może monitorować online różne rzeczy, więc to chodzi o to szybkość i większą częstotliwość. To właśnie ma zadanie takie, że to będzie bardziej efektywne. Tak, gdzieś czytałam, przygotowując się do tej rozmowy, że ta technologia 5G będzie pomagała w natychmiastowej komunikacji miliardów urządzeń, ten internet rzeczy, czyli że nasze domy, szkoły, urządzenia, wszystko będzie po prostu w jednym świecie i świat będzie połączony. Ja nie wiem, czy to dobrze, tak, czy niedobrze. Będzie pomagał na przykład przy operacjach różnego rodzaju medycznych, bo to będzie na bieżąco, że tak powiem, monitorowane. No więc jak każda współczesna nowoczesność, która przychodzi, te nowoczesne technologie mają plus i minus. I chodzi o to, żeby to wyważyć. Żeby te rzeczy nam nie szkodziły, ale żeby nam pomagały. I to jest ten problem, jak to zrobić. Właśnie. Jeżeli już troszeczkę powiedzieliśmy o plusach, czyli to na pewno będzie szybkość, jakość połączenia, możliwość tej komunikacji oplatającej naprawdę cały świat, to jakie są minusy? To czego my się boimy? Skąd się pojawiają te różne teorie spiskowe dotyczące 5G? No minusy polegają na tym, że cały czas będziemy w świecie, tak powiem, promieniowania elektromagnetycznego. Jak wiadomo, nasz organizm, nasze ciała też działają w pewien sposób. I jeśli mamy zewnętrzne zaburzenie poprzez te pole elektromagnetyczne, to następuje, że tak powiem, kłopoty z naszą fizjologią. I tu jest ten problem. Na skutek tego zaczynamy mieć jakieś kłopoty. To wie pani, to są różne. Niektóre osoby są na przykład, mają alergię na promieniowanie elektromagnetyczne. Niektórzy są bardziej odporni, więc tutaj jest taka rzecz, no jeszcze dobrze nierozpoznana. Mhm. Zaraz się nad tym chwilę skupimy, bo wiem, że to jest temat, którym się pan od lat zajmuje, właśnie promieniowaniem elektromagnetycznym. Ja chciałam jeszcze zapytać, czy przejście do tej technologii 5G będzie oznaczało, że nie wiem, będą powstawały nowe bazy, te stacje bazowe telefonii komórkowej, czy będzie jakaś nowa sieć w Polsce i kiedy ona tak naprawdę wejdzie już tutaj na rynek? No ona już jest w niektórych miastach. Tu chodzi o to, że będzie dużo rozstawionych odbiorników i nadajników tego 5G. To będzie po prostu zagęszczenie. No i na tym polega, że tego promieniowania będzie więcej. Na skutek tego są większa ilość tych urządzeń. Czyli tych urządzeń będzie więcej niż teraz, niż do tej pory. Mhm. Czy my jesteśmy już jakby na tej drodze, że wiadomo, że ta technologia się będzie rozwijała? Tak, no bo nie ma innej. Rozumiem, czyli jakby nie da się tego procesu zatrzymać. Cały świat idzie w tą stronę. No nie, niektóre kraje na razie się wstrzymały z tym. Bo nie chcą mieć, że powiem, swoich obywateli kolejku doświadczalnych. Się tak próbowałam doczytać i znajdowałam materiały, że one rzeczywiście ta technologia jest już dostępna, ale za około 5 lat to ona już będzie w ogóle obowiązywała jakby na całym świecie i wyprze wszystkie dotychczasowe. Tak, tak. No idzie to w tym kierunku, żeby to był cały świat, że jak powiem, połączony. To będzie szybko z kosmosu.
No właśnie, to z jednych fascynuje, drugich przeraża. To objęcie tym światem i tym przede wszystkim ryzykiem, poza szansami, które to niesie, w które nie wątpimy, to ogromnym ryzykiem. Zatrzymam się chwilę nad tym promieniowaniem elektromagnetycznym. Tak jak pan sam powiedział, panie doktorze, nasze ciało też promieniuje to, w pewien sposób, jest takim emitentem promieniowania elektromagnetycznego. Tak jest zbudowana natura. To co się złego dzieje, kiedy to promieniowanie elektromagnetyczne nie pochodzi od naszego ciała, tylko z urządzeń? No po prostu w tym sensie, że pani powoduje, że negatywnie wpływa to promieniowanie na nasze promieniowanie. I następują tutaj jakieś, powiedzmy, pewne chemiczne i elektromagnetyczne, no, pewne rzeczy, które są ze sobą no, niepołączone. I tak jakby pani cały czas była naświetlana jakimś promieniowaniem, prawda? Tak jak pani na przykład będzie się opalać, to potem to opalanie jest gorsze, bo za dużo tego jest. Tak samo tu w tym wypadku. Chodzi o to, że my też funkcjonujemy, mamy też pole elektromagnetyczne, które polega na tym, że mamy EKG, EMG i tak dalej. I teraz mamy zewnętrzne pole, które, że tak powiem, no, działa negatywnie na te nasze wszystkie pola elektromagnetyczne, które w nas się cały czas dzieją. Tak, kiedy przysłuchiwałam się jakiejś konferencji, już tak naprawdę sprzed kilku lat, którą pan wygłosił, mówił pan o takim pojęciu jak smog elektromagnetyczny i powiedział pan takie zdanie, które dało mi do myślenia: uważajcie na to, czego nie widać. Bo to jest tak, my tego nie widzimy. Kiedyś mówiliśmy o tym takim smogu związanym z jakimś chemicznym zanieczyszczeniem, a tymczasem smog elektromagnetyczny może się okazać bardzo dramatyczny w skutkach dla naszego zdrowia. Dla mnie to był smog chemiczny, prawda? Były widać drzewa, znaczy nie rozwijające się, brudna woda i tak dalej. Teraz to zniknęło. Jest ten smog, tego nie widać. Dlatego też musimy mieć jakieś takie urządzenie, które by to pokazywało. Najprostsze urządzenie to jest kupić malutkie radyjko chińskie za 20 zł, nastawić na AM i włączyć i zobaczyć, jak piszcze. Jak piszcze głęboko, mocno, no zresztą mogę Państwu pokazać. Znaczy, to ciekawe, moglibyśmy sprawdzić, tak jak to działa? No na przykład tutaj mam, włączam Państwu. No. Ja rozumiem, że zbliżył Pan teraz do laptopa i do komputera to urządzenie. Komputera, no to jest cicho, prawda? No to idę. No i to pokazuje, że jest promieniowanie elektromagnetyczne w Pani notebooku, ponieważ on jest włączony, ma internet i to pole elektromagnetyczne pokazuje to, że coś tutaj jest nie tak. To bardzo proste, widzą Państwo, 20 zł to kosztuje. I już ma się rodzaj testu takiego domowego, żeby zobaczyć. To, panie doktorze, to rozejrzyjmy się po naszych domach. Które urządzenia są szczególnie szkodliwe dla naszego zdrowia, jeżeli chodzi o to promieniowanie? No najbardziej szkodliwe właśnie jest to na przykład Wi-Fi, które jest włączone 24 godziny na dobę. Te Wi-Fi, które że, tak powiem, mamy w domach i mamy w kilku miejscach te komputery, czyli jest sieć, że tak powiem, bezprzewodowa. Dlatego też lepiej jest robić, żeby to Wi-Fi było szło po kablu. Ja na przykład mam w domu tak, że mam kable i to idzie przez kable, a nie przez pole elektromagnetyczne, które jest dookoła. To paradoks polega na tym, że nam się wydaje, że wtedy jest łatwiej, szybciej, wygodniej, kiedy mamy Wi-Fi, po prostu niezależnie od miejsca możemy korzystać ze wszystkich urządzeń, a to ma swoje mroczne strony. No ale kłopot jeszcze jest z tym, że sąsiad może mieć Wi-Fi bardzo duże, bardzo mocne i niestety do nas no, wpada. A tego trzeba mieć na przykład właśnie taki miernik, który by wskazał, z którego to miejsca idzie. No i można w pewien sposób się zabezpieczyć przed tym. Na przykład są specjalne farby, są specjalne takie, no powiedzmy, materiały, które można powiesić na ścianie i to w pewnym sensie zablokuje. Czyli tak, Wi-Fi to jest na pewno pierwszy problem, z którym my wszyscy musimy się zmagać. Druga rzecz jest taka najbardziej też niebezpieczna, to, że jeśli wyglądamy przez okno i widzimy stację bazową telefonii komórkowej, to jest najgorsze, bo to wtedy cały czas działa na nas, 24 godziny na dobę. No i tu jest problem. Czasami na przykład są te stacje bazowe w wieżach kościelnych tak zrobione, że tego prawie nie widać. Ale wystarczy właśnie mieć jakiś miernik, który tego wskazywał. No i to jest taki problem, bo te stacje się pojawiają. My jako mieszkańcy zwykle nie mamy za bardzo możliwości wypowiedzenia się, prawda? Po prostu przyjmujemy za fakt, że one się pojawiają. A mówi pan, że przy technologii 5G będzie ich coraz więcej. Czy one będą usiane jeszcze częściej niż... Nie musi być zgody kogokolwiek, bo to robią bardzo szybko. Zresztą z tego co pamiętam, to jest jakiś przepis, który pozwala to robić.
Czyli drugi problem to te stacje bazowe telefonii. Co jeszcze jest dużym problemem, jeżeli chodzi o to promieniowanie? A taki zwykły telefon, to, że ja po prostu codziennie mam telefon, korzystam z niego pewnie dziesiątki razy. To cały czas to działa, niestety. I trzeba zawsze pamiętać o tym, że jeśli na przykład wyzwaniam do kogoś, to nie przykładam tego do ucha telefonu komórkowego, tylko czekam, jak się połączy. W tym momencie, kiedy telefon komórkowy szuka stacji bazowej, to działa z maksymalną siłą, czyli największe jest promieniowanie. Możemy czyli trzeba go odsunąć po prostu wtedy od siebie. Czekamy, jak się połączy, wtedy widać, że już się połączymy, to wtedy przykładamy to, staramy się nie przykładać do ucha, tylko na przykład w takiej odległości, mówię, na czym działam, w takiej odległości od ucha. Czyli tutaj trzymam palce i nie jest do ucha przycięty. Rozumiem. Czyli i zawsze zachowywać ten dystans po prostu telefonu od naszego ucha. I z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że jak gadamy, to niestety największe jest promieniowanie. A jak słuchamy, to jest mniejsze promieniowanie. Czyli ci, co gadają cały czas, to niestety wtedy jest dosyć duże pole elektromagnetyczne w czasie nadawania, bo wtedy nasz smartfon jest nadawcą. Jak jest nadawca, to musi mieć dosyć dużą siłę, w cudzysłowie, i to większe pole elektromagnetyczne wysyłane ci do stacji bazowej. Jak słuchamy, to tak jak radyjko, jest malutkie, nic nie widać. Dlatego też trzeba pamiętać, że krótko mówić. Bardziej to... już słuchać niż mówić, jeżeli dzwonimy. Jak długo mówimy, to przekładamy na drugie ucho, żeby równie puchło. No. Ja na przykład te ucho mam gorsze, bo nie wiedziałem o tym, jak miałem pierwsze test komórki. No to rzeczywiście mam mniejszy, że ten zakres słyszalności. Dlatego też trzeba o tym pamiętać, że pewne odległości. No i najlepiej mieć po prostu przez słuchawki. Ten zestaw głośno mówiący jest na pewno bezpieczniejszy niż rozmowa taka bezpośrednio. Oczywiście pojawia się to pytanie, panie doktorze, myślę, że no poniekąd znam odpowiedź. Dlaczego my nie zdajemy sobie z tego sprawy, albo nie wiem, producenci telefonów, ani operatorzy telefonii komórkowej tak się nie spieszą za bardzo z informowaniem nas o tym ryzyku i zagrożeniu? Piszą o tym, jeśli pani kupi smartfon jakiegokolwiek, jeśli ma pani instrukcję obsługi, to na końcu jest bezpieczeństwo. I tam jest napisane na przykład, jak daleko od ucha można mówić, że na przykład też jest opisane, że kobiety w ciąży nie powinny trzymać telefonu komórkowego powyżej brzucha i tak dalej. Jest tam napisane, ale nikt tego nie czyta. Właśnie to raczej jest problem nasz braku uważności na to niż... No zaufania, że jak coś się robi dla nas, to jest dobre. Dlatego też ja właśnie jak mam jakieś zajęcia na ten temat, to pokazuję na pierwsze slajdy właśnie skanowane zapisy bezpieczeństwa użytkowania. Jak się pytam, czy ktoś to przeczytał, nikt tego nie czyta. Ja przyznaję, że też nie. I tak się zastanawiam, panie doktorze, gdzie znajdować informacje dotyczące tego, czyli na jakich źródłach się opierać? Czy są badania tego dotyczące naukowe, których można... Tak, jest dużo tych badań w języku angielskim. Jeśli ktoś by chciał, może ja podam swojego maila, jeśli ktoś będzie się tym zainteresował, to pokażę, gdzie stąd można ciekawe informacje znaleźć. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dosyć ważne badania Narodowego Programu Toksykologicznego Departamentu Zdrowia i Nauki i Opieki Społecznej USA wykazało, że istnieje wyraźne dowody, że promieniowanie z telefonów komórkowych powoduje raka. I to jest najważniejsze badanie, które wskazało, że to jednak wpływa negatywnie. Nie, to dramatyczne stwierdzenie, panie doktorze. Departament Zdrowia Stanów Zjednoczonych potwierdza, że promieniowanie telefonów powoduje raka. No i tak samo WHO już o tym mówi, że to wpływa negatywnie. No ale co my z tym zrobimy? No właśnie, to jest pytanie. Nie zatrzymamy tej rozwoju tego cywilizacji. To jakie jest rozwiązanie, panie doktorze? Z drugiej strony, komu zależy na zdrowiu? No wydaje się, że nam wszystkim zależy. Nam wszystkim zależy na... Nam zależy na zdrowiu, ale nie państwu, że tak powiem, na zewnątrz. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, że no, nie zwraca się uwagi na ten temat. Na przykład ostatnio byłem na takiej prezentacji na temat żywności w Polsce. Się okazuje, że ta żywność jest niedobra, ale nikt o tym nie mówi. Nie ma na przykład, wie pani, żadnych badań, jak się wpuszcza na rynek nowe, nie wiem, chleb, nowe jakieś społeczne te rzeczy i tak dalej. Nic nie ma na ten temat. No i dlatego też to jest tak, że rząd nie dba. Bardzo mi się podoba Szwajcaria, że tam bardzo dbają o to wszystko. Myślę, to jest taki problem, że ta odpowiedzialność za nasze zdrowie i za taką świadomość i uważność spada na nas, prawda? My często liczymy, że ktoś się nami zajmie i że ktoś będzie działał w naszym interesie,
Tymczasem się zderzamy często z jakimiś po prostu czyimiś bezwzględnymi interesami i to my musimy być czujni i uważni. Dlatego głos ekspertów, ludzi takich jak pan, panie doktorze, który przypomina i mówi, odwołuje do badań naukowych, jest myślę bardzo kluczowy i ważny. Wygląda na to, że te nasze obawy i te wszystkie niepokoje, które się w czasach tych prawie już dwóch czy prawie już trzech miesięcy epidemii pojawiają dotyczące tych nowych technologii, to nie są bezpodstawne obawy. To nie wiem, właśnie ja mam taki ciekawy powiedzmy opis. Taki, jest taka książka Technopol, Triumf techniki nad kulturą. Zwraca uwagę, że błędem jest sądzić, że jakiekolwiek innowacyjne technologie przynoszą tylko jeden rodzaj efektu. Każda technologia jest niestety zarazem ciężarem i błogosławieństwem, czyli nie ma albo-albo, lecz w tym jest to jednocześnie. Czyli każda nowoczesna technologia ma też swoje właśnie negatywne oddziaływanie. Musimy na to zwracać uwagę. Ale my, no, niewiele osób, znaczy nie, pani Ceno, taki z moich doświadczeń, że nie wszyscy mają, znaczy wszyscy może mają bardziej zaufanie dla tego, co robi państwo, co robią firmy i tak dalej, prawda? A się okazuje, że nie jest to prawda, bo często tym firmom zależy na biznesie, prawda? Nie zależy na naszym zdrowiu i to musimy sami to dbać. Ale są różne organizacje pozarządowe, które o tym mówią. Jest kilka stron internetowych polskich, które właśnie mówią o tym, jak na przykład właśnie dbać o swoje zdrowie w sensie promieniowania elektromagnetycznego, co robić i tak dalej. No ale to musimy chcieć, żeby... Musimy chcieć sami i tą pracę sami wykonać. Musimy właśnie wiedzieć o tym, że my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie, że musimy sprawdzać czasami, bo czasami pojawiają się jakieś produkty różne, które się okazuje są szkodliwe. Panie doktorze, a pan stara się jakby, jeżeli już chodzi o pana rzeczy, czy pan stara się eliminować ilość tych możliwości korzystania z tych nowych technologii? Czyli jak pan to robi? No na przykład, wie pan, moje kłopoty zaczęły się wtedy, kiedy byłem, ja wiem, 30 lat temu bardzo aktywnym, człowiekiem, który zajmował się komputerami. No i nagle zacząłem, że coś jest nie tak ze moim zdrowiem. Zacząłem szukać. W Polsce nie znalazłem, ale znalazłem właśnie różnego rodzaju publikacje amerykańskie. No, znalazłem taką fajną książkę na temat programista a zdrowia. No i tam mnie to dopiero oświeciło, że działając przy komputerze, jako programista tam sporo robiłem, bo komputeryzowałem szpital, Świadecja, izby lekarskie, tam firmy i tak dalej. Siedziałem długo, też chciałem zarobić, prawda? No i się okazało, że miałem kłopoty zdrowotne. Dopiero ta książka mnie objawiła, ale to niestety w języku angielskim. No i zacząłem dbać. I też właśnie zacząłem mówić na ten temat dla różnych studentów, dla programistów, że jednak muszą dbać o swoje zdrowie, że to trzeba, komputer nie jest, że tak powiem, czysty, ma swoje te negatywne strony. Jasne. Chciałam poruszyć jeszcze jeden temat. Myślę, że to wszystko są takie refleksje odnoszące się do nowych technologii, ale refleksje takie bardzo filozoficzne, na spojrzenia, co jest ważne, jaki system wartości powinien nam przyświecać, na co powinniśmy zwracać uwagę. Chciałam zapytać o jeszcze jedną obawę, panie doktorze, która się teraz też pojawiała i pojawia, i pewnie będzie pojawiała, związana z tymi technologiami. Myślę o chipach, o biochipach, o tych dziwnych, maleńkich urządzeniach, która już część ludzi sama się zdecydowała na wszczepienie. Wiem, że ona ma być wszczepiona tutaj pomiędzy kciuk a palec wskazujący. Takie maleństwo wielkości, nie wiem, ziarnka ryżu czy dwóch ziarnek ryżu. Bać się czy nie bać tych chipów? No te chipy się zaczęły pani kilkanaście lat temu, kiedy bogatsi ludzie mieli kłopoty, bo porywano ich dzieci, żeby potem uzyskać pieniądze. No i więc ktoś tam wpadł na taką sprawę, żeby chipować dzieci. I to chipowanie polegało na tym, że można było znaleźć tę osobę gdziekolwiek w wszechświecie. Znaczy one nie wpływają negatywnie na nasz organizm, to jest jak gdyby w środku się trzyma, prawda? No ale to powoduje to, że my jesteśmy monitorowani cały czas, czyli nie mamy tak zwanej wolności obywatelskiej. Czyli to jest jakby inny rodzaj zagrożenia, bo to nie jest tak, że to urządzenie, bo też gdzieś czytałam, że ono ma taki charakter pasywny, czyli on samo nie emituje niczego. No on tylko no jest, że tak powiem. Nie ma, że tak powiem, wpływu na nasze zdrowie bezpośrednio, tylko że wpływa na nasze jak gdyby no, społeczne. Dokładnie. Co prawda mogą się pojawiać jakieś, tak jak z każdym implantem, jakieś rzeczy związane z odczynem alergicznym czy z jakimiś innymi efektami, natomiast... Szczepi się psy, prawda? Tak.
się. I tam w ogóle zwierzęta hodowlane też się chipuje, prawda? To też jest taki... się zaczęło. No i to przeszło na ludzi. Ja sięgnęłam do jakichś materiałów, że w tej chwili już kilka tysięcy Szwedów zdecydowało się na chipy, że wielu pracodawców promuje ten rodzaj jakby takiej rejestracji, no i niestety powiedzmy sobie szczerze, to trochę kontroli, prawda, pracowników, bo no, to jest trochę kosztem prywatności, no, kontrola kosztem naszej prywatności. Nie trzeba mieć dowodu osobistego, ma pani chipa. Gdziekolwiek pani wejdzie, to ten chip rozpoznaje, kto pani jest. I się pojawiają gdzieś tam dane, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, pani, nie wiem, przeszłość, nie wiem, jakieś negatywne składy, nie wiem, jakieś no, policyjne sprawy, jakieś mogą być, czy tam więzienie i tak dalej, no cały życiorys może być. Bo mamy dostęp do wszystkich tych informacji związanych z tą osobą, która ma takiego chipa, takim numerze. Dokładnie, nam się to przedstawia zwykle trochę w kategorii wygody i ułatwiania życia, że będzie można dokonywać na przykład płatności bezproblemowo, prawda? Że nie musimy pamiętać o telefonie, o karcie płatniczej, o niczym innym, nie musimy brać dowodu tożsamości, idziemy do lekarza, do banku, do pracy i po prostu wystarczy moja osoba. Tak, znaczy chip w pani osobie. Chip w mojej osobie, dokładnie. Tak, panie doktorze, jak pan prognozuje, rzeczywiście tak, to będzie taki świat, w którym większość ludzi będzie takimi chipami operowała? No niestety tak będzie. To już wie pani, literatura science fiction już o tym mówiła. To idzie w tym niestety kierunku. No to są takie czasy, w których literatura science fiction jakby trochę się staje faktem. Czy pana to martwi, czy no, tak, cieszy? Tak, tak jest. No ja pamiętam, się trochę interesowałem, to były kwestie no, to co dawniej to science fiction, a teraz to stało się rzeczywistością. Na przykład siedzimy tutaj i na przykład ktoś tam myślał, żeby zobaczyć, co jest za ścianą. To było niemożliwe. Teraz jest możliwe, są specjalne kamery, które przenikają tam i wszystko widać. Teraz pani o czymś myśli i dawniej nie można było wiedzieć, co pani myśli, a teraz są urządzenia, które powodują to, że my wiemy, co pani myśli. W tym sensie, więc cała technologia idzie za tym science fiction. Dlatego to mi się też z jednej strony podoba, że człowiek ma pewne wyobrażenia, ale na razie ma te wyobrażenia, że tak powiem, no, w przestrzeni, ale po jakimś czasie się one, że tak powiem, robią się prawdziwe. Czyli to, co my pomyślimy, na pewno jest tylko kwestia czasu. To bardzo dające do myślenia słowa. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to spotkanie i za te wszystkie przemyślenia. I myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby wracać, bo ten świat zaskakujący nas rozwiązaniami, które kiedyś były tylko w literaturze science fiction, dzisiaj stają się po prostu na wyciągnięcie ręki, będzie nadal funkcjonował. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.